witajcie drodzy kochani. Pozdrawiam was tutaj serdecznie z Teneryfy. Chciałem poruszyć temat wody morskiej w dzisiejszym programie. Otóż woda morska ma specjalne właściwości lecznicze. Woda morska tutaj na Teneryfie z Atlantyku zawiera wszystkie minerały, wszystkie pierwiastki, które są nam tak naprawdę potrzebne do życia. I ja bym polecał wam drodzy kochani taką terapię, jeżeli już jesteście w takim kraju jak Hiszpania, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju śródziemnomorskim, żeby po prostu pić dziennie z rana jeden kubek wody morskiej. Dlaczego? To jest po prostu terapia, która pomoże wam wrócić do zdrowia, pomoże wam odżywić wasz organizm, zaopatrzyć w pierwiastki potrzebne do życia, wzmocnić wasze kości. Ja chciałem powiedzieć wam, drodzy kochani, że kąpanie się w wodzie morskiej jest polecenie ze względów terapeutycznych. Jest to bardzo zdrowe, ponieważ przez nasze pory, przez naszą skórę woda morska wkracza do naszego organizmu, wypłukuje wszelkie trucizny, wszelkie substancje, które są szkodliwe dla naszego organizmu. I polecam to dla zdrowia. Ja wam dam taki jeden po prostu przykład. Rekiny nigdy nie chorują na raka. Są zwierzętami długowiecznymi, tak samo jak żółwie, które żyją po 200 lat i żyją w wodzie morskiej. I po prostu te zwierzęta nie mają problemów z rakiem, ponieważ woda morska powoduje to, że po prostu są odporne na tego typu choroby. Zarażone grzybem drzewka owocowe, które się podlewa wodą morską, po prostu one się leczą i trwale się leczą po prostu z tej choroby grzybowej. Po prostu podlewając wodą morską te drzewka, możemy po prostu dojść do tego momentu, że te drzewka się wyleczą z tej danej choroby. Ja podam taki przykład rolników z Normandii, którzy oni właśnie nawożą swoje pola wodą morską i wówczas mają podwójne, potrójne plony i mają po prostu z tym bardzo dużo pracy. Ja bym chciał, żeby rolnicy w Polsce nauczyli się od rolników z Normandii, francuskich, jak uzyskać duże plony. My również posiadamy wodę morską i też możemy ją wykorzystać w taki sposób, żeby nasze plony były potrzebne w naszym kraju. Także również woda morska po odpowiednim rozcieńczeniu może być używana jako pełnowartościowe osocze do transfuzji krwi, ponieważ zawiera te same pierwiastki, tyle że po prostu musi być odpowiednio to przygotowane. I drodzy kochani, i ty droga Paulinko, polecam wam picie wody morskiej, ponieważ ta woda spowoduje, że jesteście zdrowi. Dlatego zachęcam wszystkich tutaj, by mogli przyjechać na Teneryfę, by mogli tą wodę morską tutaj spróbować. Ja polecam szczególnie południe Teneryfy. Tam przy plaża Los Gigantes, Playa La Arena, tam jest woda dosyć czysta i tam po prostu tą wodę polecam, byście mogli, drodzy kochani, wypić. Już mniej bym polecał w prowincji Maladze, tam na południu Hiszpanii, ponieważ tam jest dużo statków, które tą wodę niestety zanieczyszczają, tam niedaleko jest Gibraltar i tam ta woda niestety, ale uległa pewnym zanieczyszczeniom, chociaż też możecie, jeżeli chcecie, możecie ją pić. Tyle, że jakość czystej wody morskiej znajdziecie tutaj na Teneryfie, to wam gwarantuję, szczególnie południe wyspy. Ma miasteczko jak Los Gigantes, Playa La Arena, tam możecie tej wody swobodnie się napić. Ja osobiście tą wodę też piję i też piłem i po prostu nic mi nie jest. Także naprawdę, drodzy kochani, warto pić wodę morską, przynajmniej ten jeden kubek na dzień. To jest bardzo zdrowe dla całego organizmu, zaopatrza nasz organizm w pierwiastki, odżywia nas minerałami, także bardzo państwu to właśnie polecam. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma na Teneryfie produkuje promienniki Energy Aron, które odpromieniowują przed szkodliwym promieniowaniem kopatycznym, jak również szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym. To jest odpowiednik Home Office, który właśnie się wstraja do północy. Jak również posiadamy odpromienniki osobiste, które są do kieszeni, na linku pod YouTube znajdziecie, drodzy kochani, informacje. Także dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.